Witaj. Znamy się? A z tego co wiem, to ty jesteś naszym kontaktem w sprawie tej karawany. Arkanista z klasztoru Durmanda spojrzał właśnie na Venturię oraz, jakby to powiedzieć, przez chwilę myślał. A! No przecież, to wy jesteście znajwy, tak? Dobrze, dobrze. Nasi przełożeni powiedzieli, jaka jest sytuacja. No cóż, sprawa wygląda tak. Miały pewne karawany. Były ich dwie sztuki. Obydwie z personelem, powiedzmy, ze strażu. Oczywiście z naszego zakonu. Przez długi okres czasu nie mieliśmy kontaktu z nimi. Pewnie poprzez zamieć. Ale wydaje mi się, że te tereny mogły wnieść ze sobą coś innego niż tylko śnieg, który jest bardzo niebezpieczny ze swojej temperatury. Z racji tego, że nie mieliśmy kontaktu z nimi już przez dłuższy okres czasu, pomyśleliśmy, a raczej moi przełożeni pomyśleli, że lepiej będzie, jeśli zbadamy tę sprawę oraz przede wszystkim zwrócimy się do was. Jako, że to była ostateczność, pomyśleliśmy, że nie możemy dłużej czekać oraz zdecydowaliśmy się posłać do egzekutywy list odnośnie skróconej wersji tego, co tam czeka. Jak już wspomniałem wcześniej, były dwie karawany. Obładowane, powiedzmy, bardzo ważnymi materiałami naszych badań. Co dla nas bardzo istotne oraz ważne dla kolejnych badań. No, przede wszystkim opiera się to na kolejnych zbiorach ksiąg za Skalonu, ponieważ one są bardzo obszerne, a nam brakuje kilku ważnych manuskryptów opisujących je. Jakby to powiedzieć, no cóż, ostatni kontakt mieliśmy już na północy. Może jeśli będziecie mieć trochę szczęścia, to natraficie na nich całych i zdrowych. Będziecie musieli pójść oraz spotkać naszą karawanę, gdy będziecie mieli tyle szczęścia. Może i nic akurat nie jest. Niemniej jednak nie liczmy na to, ze względu na to, że pogoda jest bardzo niestosowna oraz na drogach kryły się pewnie jakieś zagrożenia. Więcej wam o tym powiedzą ludzie z mostu oraz nasz człowiek, który jest jednocześnie handlarzem oraz kontaktem łączącym przełęcz z naszym klasztorem. Idźcie śmiało na wschód, w dół, no i przejdźcie przez most. Tam znajdziecie rozdroże oraz pęcz. Ale tam od razu przy wyjściu oraz, mam nadzieję, działającym drogowskazowi znajduje się nasz kontakt. Powinno ich być dwóch, tak mi się wydaje. Macie jakieś jeszcze pytania? Popielc spogląda tym razem na szabo. Nie, wszystko jest jasne. Powinniśmy wyruszać jak najwcześniej, powiedział do reszty grupy. Jako Roichi mocno zastanowiła się nad dość osobistym pytaniem, ale ostatecznie postanowiła milczeć. Spojrzała na Popielca. Mówiłeś, że są dwie karawany. Ile osób liczyła każda z karawan i gdzie straciliście dokładnie kontakt? Przed mostem czy już za nim? Popielec spojrzał na Venturię. Cóż, jakby to powiedzieć, nie jesteśmy pewni, jak ile mamy tam osób w karawanie. Z względu na to, że ich liczba ciągle się zmienia oraz towar jest przekazywany z rąk do rąk. Ale ostatni kontakt mieliśmy Snowden. Jak mi się wydaje, że gdzieś w Snowdrift Haven. Niemniej jednak możemy się mylić. Sygnał jest bardzo, ale to bardzo słaby ze względu na zamiecie. Silne wichury niestety przerywają kontakty z drogowskazami, a tym bardziej głębie nie są w stanie tam dolecieć. Spojrzę ponownie na Venturię. Rozumiem. A co jest ładunkiem, jak bardzo jest istotny dla was ten ładunek? Co się stanie, jeśli go nie odzyskamy? Czy przechwycony może być bardzo, bardzo szkodliwy w rękach nieodpowiednich osób? Popielec podrapał się po swojej sierści, którą miał na głowie. Oraz przez chwilę pomyślał. Przewrócił oczyma czerwonymi od czytania książki. Ciąg z wielu manuskryptów, a po chwili spojrzał na Venturię.
To zależy od dowództwa oraz władz zakonu. Niemniej jednak wydaje mi się, że... Raczej, o ile to nikt inteligentnie powiedzmy stłumieć te księgi oraz rozszyfrować ich treść, to nic nie powinno się zdarzyć. Niemniej jednak są dla nas bardzo istotne. Jak już wcześniej wspomniałem, to tak naprawdę zależy wiele. Ze względu na to, że nasze badania się nie dotyczące sklonu oczywiście, a te manuskrypty są dosyć istotne. Niemniej jednak możliwe, że znajdziecie, albo powinniście znaleźć coś więcej, ponieważ pakunki powinny być obszerne. Czy masz jeszcze jakieś pytania? Tak, ostatnie pytanie, mianowicie jak rozpoznamy wasze wozy? Czy są jakoś oznaczone, czy jakkolwiek wasi ludzie mieli coś specyficznego, czy jakieś hasło wywoławcze, cokolwiek? Hasło wywoławczego raczej nie mieliśmy. Niemniej jednak nasi ludzie są poinformowani, że Aiwe jest sojusznikiem. Nawiązaliśmy kontakt z jedną z waszych katedr. Ponoć nazywa się naukową. Niemniej jednak jedną z takich karawanek, czy też przyczep, takie dosłownie nazywamy, znajdziecie na zewnątrz. Zobaczycie, rozpoznacie. To nie jest trudne, a ona się dosyć rzuca w oczy. Spojrzę na penturię. Rozumiem, dziękuję ci za informację. Postaramy się odszukać wasze karawany i dostarczyć towar oraz ludzi całych i zdrowych, o ile jeszcze żyją. Dobrze, dziękuję. Popierac po chwili zerknął tam do tyłu na Wartena. A ten co tak stoi? Warden tylko po prostu wzruszył ramionami oraz machnął ręką. A nie, nic, to po prostu... Chodźmy dalej. Rzucił od niechcenia. Dobra, drużyna, idziemy. Powiedział egzekutor. Odeszła z Popielca i ruszyła za Wardenem. Jako rojczy podążyła za Wardenem. Nie wydaje mi się, żeby takie księgi były tyle warte dla wszystkich tych arkanistów. Sama nie ryzykowałabym swojego życia na wysłanie ludzi w poszukiwanie tylko ksiąg, tak? No, to są tylko księgi. Papo poprawił plecak, po czym zwrócił uwagę. Księgi askanańskie? No, jestem ciekawy, co tam mają w swoich zbiorach. No i ciekawe, jakie księgi tutaj sprowadzają. Zobaczcie, to pewnie jedno z takich karawanek? To bardziej mi wygląda na przenośny stolik. Zaśmiała się na widok przyczepki. Stwierdziła, że jeśli to jest karawana, którą mamy poszukiwać, to na pewno nie będzie problemem ze znalezieniem jej. I ruszyła dalej za Wardenem. Czyli mamy odszukać przenośny stolik, stwierdziła. No dobra. Nie powinno być jakichś większych problemów, chociaż w zamieci znalezienie czegoś tak małego liczyłam na jakiś większy wóz. Igła w stogu siana, powiedział Czapo. To wygląda jak początek dość przyjemnej przygody, powiedziałabym. Tak czy owak, mamy cel. Aiwe już, powiedzmy, podołowały się jeszcze większych celów. Na przykład uśmiercenie smoka, Ordremo. Już się, tam coś jest, może że to chyba to, widzicie? Tam w oddali. Spojrzała na półkę i powiedziała, możliwe, że to to. Papo popatrzył, potem stwierdził, tak blisko, wydaje się trochę dziwne. Spodziewałbym się, że... Nie, żartuję. Mi się wydaje, że po prostu tak powinna wyglądać ta cała karawana, wiesz? Spojrzył na szapę. On się uśmiechnął, po czym powiedział, karawaną bym tego nie nazwał. Być może nie, ale coś mi się wydaje, że arkanistom oraz... Zagnowy z Durmanta leży na księgę. No to osobliwe towarzystwo, odpowiedział Szapo. Może i nazywają karawanami takie małe zbiory. Drużyna wchodzi na obszerny oraz długi most, który jest bardzo charakterystyczny dla zakonu Durmanta. Kojarzy się pod różnym przede wszystkim z pomostem, z portalem pewnego rodzaju. Ponieważ zakon Durmanda jest pewnego rodzaju enklawą w bardzo zimnych terenach, dzikich, wręcz niebezpiecznych,
w tym właśnie miejscu można było odnaleźć spokój, wiedzę oraz przede wszystkim ciszę, jak w bibliotece. Drużyna przechodzi przez most. Było dosyć zimno, ale ci, co są ubrani, raczej nie mieli z tym bardziej problemu. Po chwili podchodzą oraz zauważają dwójkę arkanistów. Jest to jeden popielec, który patrzy się w ziemię dziwnie. Pewnie szuka kamyków czy coś. A po jego prawej znajdował się eksplorer jakiś. Zapewne wyglądał na kontakt czy coś innego. Być może to on właśnie odpowiadał za jeden z obiektów misji. Penturia podeszła do dwóch członków zakonu Durmanda. Przywitała się. Dzień dobry. Po czym spojrzała się na człowieka tym razem i powiedziała: kojarzycie może te dwie karawany, które były wysłane z waszej strony? Czy miały przywieźć do was jakieś książki odnośnie wiedzy z Ascalonu? Explorer spojrzał na nieznajomą kobietę oraz z chwilę pogładził się po głowie. Karawany dwie. Tutaj przez ten teren wiele karawan tak naprawdę przechodzi. Te karawany. Skąd o tym wiecie? Spojrzał podejrzliwie na Penturię. Jesteśmy z Ajwę. Mamy wam pomóc. Dobrze, więc to by wszystko wyjaśniało mimo wszystko. Te dwie karawany miały być z pewnymi manuskryptami oraz księgami askalońskimi, tak mi się wydaje. Ostatni sygnał za tunelem, tak mi się wydaje, to tuż za mną, na północ. Jednak też słyszeliśmy niepokojące dźwięki. W dwójkę byśmy tam nie poszli, ponieważ jest to zbyt niebezpieczne. Jak tam słyszeliśmy to woleliśmy poczekać na wsparcie. No i przyszliście. Byłoby miło, gdybyście to poszli i sprawdzili. Tak swoją drogą uważajcie na pająki. Jak was ukryzło, to się robi zimą i dupa twardnieje. Zaśmiał do Penturii. Pająki powiadasz? A możesz coś więcej na ich temat powiedzieć? Gdzie je możemy spotkać? Jak już powiedziałem, one są na północ od tego miejsca. Jeśli się wychylisz i dokładnie spojrzysz, zauważysz pewną półjaskinię, bo z lewej strony jest dłupana ta skorupa. Natomiast od prawej jest cała pokryta pajęczynami oraz kokonami. Nieprzyjemny tak te widok. Oczywiście trochę tam próbowaliśmy zwalczyć tych pająków, ale cóż, to jest niebezpieczna gra. A jeden z arkanistów został ugryziony i nie może po prostu sobie usiąść przy książce, tak jakby on by chciał. No i teraz zawsze stoi przy czytaniu. Ironia losu, prawda? Jeśli chodzi o pająki, one są dosyć duże, powiem szczerze. I obleśne przede wszystkim. Nie jestem w stanie wam opisać, bo żygać mi się chce po prostu. Cofanie. Jeśli chodzi o ich jad, to lepiej unikajcie. Ogólnie unikajcie tych pająków. To nie jest nic fajnego spotkać się z nimi. Rozumiem, powiedziała Penturia. Po czym zbliżyła się do Explorera jeszcze troszeczkę. A spróbowaliście zwalczyć wiedzą? Nie wiem, na przykład nachyliła się nad nim i szepnęła cicho: rzucać w nie książkami. Po czym odeszła. Explorer właśnie zrobił duże oczy oraz spojrzał na Penturię. Nie. To by podziałało? Wstrzymywała się, żeby nie zacząć się śmiać. Zawsze możecie spróbować. Z tego, co słyszałam, na niektóre pająki to działa. Explorer spojrzał na swojego druha popielca, a popielca na niego. Książki! Ich mamy sporo, ale
Arkaniści by nas zabili po prostu, jakbyśmy zaczęli nimi rzucać.